przy szkolnej 1 wielkie remonty. Trwają prace przy środowiskowym domu samopomocy. Ten zostanie utworzony na bazie domu nauki i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. W tej chwili inwestycja jest bardzo zaawansowana. Do końca listopada chcemy już zamknąć i odebrać cały budynek, tak aby od 1 grudnia mógł tam być tworzony środowiskowy dom samopomocy. Będzie to ośrodek wsparcia typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek będzie dysponował 60 miejscami. W pierwszej kolejności na pewno uczestnikami będą osoby, które w tej chwili funkcjonują w Domu Nauki i Rehabilitacji. Jest duże zainteresowanie. Wszystkich chętnych odsyłam do Ośrodka Pomocy Społecznej, bo to tam będą wydawane decyzje administracyjne, na podstawie których będą uczestnicy przyjmowani do Środowiskowego Domu Samopomocy. Uruchomienie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spośród miast województwa śląskiego ubiegających się o wsparcie Jastrzębie-Zdrój otrzyma najwyższą kwotę 1 200 000 zł. W budżecie miasta na ten cel zabezpieczono ponad 3 miliony złotych. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju powyżej 60 roku życia mogą za darmo zaszczepić się przeciwko grypie. Szczepienia są wykonywane w ramach realizowanego przez miasto programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Zaszczepić można się w 6 placówkach leczniczych na terenie miasta.